Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym holu. Teraz mamy czas, słuchajcie, przed szkołą, także mamy bardzo dużo zakupów. To co słyszycie w tle to zabawka, ona jest taka, wiecie, sensoryczna, więc reaguje na ruchy i na dźwięki, to się tym nie przejmujcie. Mamy dzisiaj hol ze Smyka niemieckiego, ze Smyfa, mamy hol z DM-u i mamy hol mini z Aldika. Także pokażemy Wam, co dzisiaj kupiłyśmy. Jedna rzecz jest bardzo ważna w tych zakupach i najdroższa, ale bardzo potrzebna. Także zostańcie ze mną, przygotujcie sobie kawkę i zapraszam Was do oglądania. Może zaczniemy od DM-u. Trochę takich rzeczy przyda się na działkę. Słuchajcie, ja bardzo lubię w DM-ie czy w Rossmanie ten dział, gdzie są tak zwane próbki, albo może nie próbki, tylko właśnie mini wersje dużych produktów. Ja to uwielbiam, to jest mega rozwiązanie na wycieczki, na wyjazdy, na weekendy i na taki właśnie domek letniskowy, jak my mamy. I kupiłam, słuchajcie, patyczki do uszu, bo to jest uzależnienie mojego męża, więc takie właśnie fajne, zamykane na działkę, mega. Malutki, słuchajcie, podpaszki, to są torantek, malusi, malusi. Wzięłam takie coś, zobaczcie, tutaj jest szampon, a tutaj jest odżywka, no jakie rozwiązanie na działkę, no ja nie mogę z tego, to jest po prostu świetne. To wszystko cenowo wychodzi około euro do dwóch. Nigdy dość kremu z filtrem i ty z flirtem, żebym nie powiedziała z flirtem, krem z flirtem. On się zawsze przydaje, słuchajcie, taki tip, co ja Wam polecam, co roku kupujcie mniejsze wersje, a częściej, bo wiadomo, że po roku leżenia w szafie te kremy, podobno ten właśnie te filtry, flirty, jakby tracą na swoim, wiecie, tracą na swojej mocy, także nie opłaca się kupować tych dużych tubek, bo tego nie zużyjecie przez całe lato, a potem to jest do wyrzucenia. Co jest, misiu? Plecy mnie bolą. Aha, bo zdjęłaś źle? A, od masażu. Tutaj, ja nawet nie wiem, co to jest, bo to Melania wzięła. Aha, to jest ten, misiu. To są takie saszetki, one były po 60 centów i to jest terapia na włosy, maseczka na włosy. Ty, malutka moja. Dwa wzięłam. Dwa wzięłaś, no właśnie, taka maseczka na włosy, a to na działce też się przyda. Nie byłabym sobą, gdybym nie wyszła bez jakiegoś błyszczyka. Także nie mam go teraz na sobie, mam zupełnie co innego, ale taki, teraz idzie lato, ja uwielbiam latem, słuchajcie, te takie błyszczyki. Dobra, nałożę jedno na drugie. Uwielbiam takie te błyszczące, kiedy te usta są takie zanętne. Mini plastry, one są w ogóle w takim plastikowym opakowaniu do przechowywania w torebce, więc to jest też super rozwiązanie, taki domek letniskowy, warto zawsze w takich miejscach mieć plasterki. Tutaj Juicy Bombę, to jest po prostu zwykły taki błysz, a se nałożę, co? Pod koniec filmiku jeszcze będę mogła zmontować z tego filmik, nakładam 100 warstw różnych błyszczyków. Teraz to już w ogóle się świecę, błyszczę. Jeszcze jedna kuracja, tym razem, słuchajcie, czereśnie, czy tam jakiś kwiat. Nie, czereśnie, męski antyperspirant, to też właśnie na działkę, też właśnie fajno mieć. Mój ulubiony Nivea Dry Comfort antyperspirant, on, wiecie co, on się szybciej zepsuje niż się skończy, bardzo Wam polecam. Szybciej zepsuje, polecam. Oczywiście spray na wszelakie komary, muszki, kleszcze i w ogóle. Domek letniskowy mamy w polu, słuchajcie, tam jest dookoła las, jest trawa, także zawsze się psikamy, już ubezpieczony, pozorny ubezpieczony. No jest takie przysłowie, nie? Przekorny, pozorny, ubezpieczony. Brzmi.
Jeszcze jedno? Nie. Aha, to jest to samo, dobra, przepraszam. To było, jak widzicie po kolorze, to było jabłuszko. I tutaj wzięłam właśnie na działkę jeszcze do naszego domku, jako że dokuczają nam komary w takim miejscu, oczywiście, że tak. Wzięłam na wszelakie muszki, komary i inne insekty. Coś a la Raid. I teraz tak, ja kiedyś używałam Raida i Raidy są stosunkowo drogie i mam wrażenie, że one tak jak te Airwicki, wiecie, te zapachy, nie wytrzymują tyle, ile oni tam piszą. Mam wrażenie, że ostatniego rajda, którego mieliśmy, w ogóle wytrzymał nam może z 10 dni, więc no naprawdę tragedia. I słuchajcie, też mam taki tip na zakupy, na oszczędzanie, że jeżeli chcę coś kupić, to zawsze zaczynam od najtańszej wersji tego produktu, bo mamy takie czasy, że nie zawsze cena idzie w parze z jakością. Dlatego jeżeli chcecie coś spróbować, coś kupić, na przykład tak jak my w tym przypadku, chcemy mieć właśnie rajda, a że rajd kosztuje 7 euro, a to kosztowało 2,40, to ja zacznę od tego produktu, bo może się okazać, że jest o wiele lepszy niż rajd, jest o wiele bardziej wydajny. Także ja zawsze zaczynam od tych tańszych. Jeżeli ten tańszy mi się nie sprawdzi, to wtedy przechodzę do droższych produktów. Nigdy nie zaczynam od tych droższych, bo nigdy nie wiesz, czy nie przepłacasz. Także to jest taki mój tip na oszczędzanie. I tak właśnie w życiu postępuję i to się sprawdza. Jest super. Ściereczki dla mojej mamy. Moja mama kupiła sobie teraz, jak była na wyjeździe w Niemczech, takie ściereczki. I świetnie się sprawdziły. Jest w nich zakochana, dlatego mogę Wam je polecić. One są do czyszczenia na sucho i powiem Wam, że szyby, okna, wszelkie jakieś takie powierzchnie właśnie typu może telewizor, ja mam taką mikrofalę, czyszczą perfekcyjnie bez użycia jakiegokolwiek środka. Więc na sucho są rewelacyjne. Tutaj mamy, słuchajcie, tutaj mamy 5 sztuk. Są super, moja mama je bardzo poleca. I ja teraz poszłam do DM-u, słuchajcie, euro 95. Poszłam, słuchajcie, i dokupiłam, bo są naprawdę świetne. Mogę z całym sercem Wam je polecić. Oczywiście w temacie domku, słuchajcie, mamy ptaszki, mamy karmiki, mamy teraz młode, w dwóch karmikach mamy chyba łącznie, w jednym są dwa i w jednym no 5 malutkich pisklaczków i wiadomo, że mamusia szuka dla nich pożywienia i nie wiem, czy akurat ona bierze, czy ta mama bierze te ziarenka, bo ona bardziej chyba robakami je karmi, bo no, że tak powiem, troszeczkę wadzi z tych karmików, ale będziemy dokarmiać ptaszki jak co roku, jak zawsze, także kupujemy im, słuchajcie, ziarenka. Mieliśmy już różne inne, słuchajcie, rozwiązania, żeby nie kupować tych ziarenek, chociaż tutaj jest napisane, że one są bez cukru, bez jakiejś substancji, bez jakiejś substancji typu właśnie jakieś barwione, że 100% ziarenka dla ptaszków, ale no wszyscy wiemy, jak jest, tylko że u nas te karmiki są, te, gdzie wsypujemy jedzonka, są po prostu otwarte i jak pada deszcz, to cokolwiek byś tam nie wsadził, to po prostu pulchnie, pęcznieje, z tego robi się naprawdę wielki syf, także te ziarenka sprawdzają się najlepiej, ale nasze ptaszki je kochają, wyżerają je naprawdę na momencie. Dobra, teraz tutaj seria dla kobiet. Zawsze też mam taki tip, słuchajcie, że jak mam miesiączkę i mam miesiączkę, to już kupuję w czasie tej miesiączki podpaski na następny miesiąc, żeby nigdy nie zdarzyło się tak, że zabraknie. Także ja kupuję te. Mogę Wam je z całym sercem polecić. To jest firma Jessa. Ja akurat mam Extra Long Night Plus. A było tak romantycznie. I do tego kupuję też te mniejsze do torebki, żeby tych sznytek, tych kromek chleba nie nosić, żeby dodatkowej torby nie nosić do pracy na podpaski, to kupuję sobie te w mniejszej wersji, ale one też są po prostu świetne. Active Shape, one kosztują, te chyba kosztują euro 29, te kosztują euro 95 i są rewelacyjne, mogę Wam je polecić, jeżeli macie mocne miesiączki poporodowe, kobiece, wielkie, mocne, to polecam Wam bardzo te.
i polecam też Wam te, świetnie dadzą radę. I oczywiście coś, zaraz użycie nasze świnki. Wróciliśmy do domu, one są głodne i słyszą szeleszczenie, to wiedzą, że to jakaś sałata albo jakieś smakołyki. Także dla naszych świnek po prostu suszona trawa, bogata w tamte swoje różne pierdołki. I to by było na tyle z DM-u. Przejdźmy sobie teraz do Aldika, a na koniec zostawimy sobie coś najlepszego. W Aldiku dla świnek ich ulubiony przysmak, sałata, słuchajcie. Dwie sałaty, frytki karbowane do lodówki. Słuchajcie, była promocja euro 29 na kole 0, dlatego kupiłam ta ogromna. Jako że weekend czeka nas właśnie tam w domku, będą upały, będzie jacuzzi, będzie zabawa. Także jak najbardziej kola musi być. I słuchajcie, light chipsy też na wyjazd, na wieczory, po jacuzzi na pewno nas wyciągnie i będziemy mieli ochotę. I to byłoby na wszystko z Aldika, bo to nie były zakupy w żadnym wypadku. To były takie tylko, o, tego brakuje, to dokupiłam. I teraz najważniejsze. Nasza córka idzie do pierwszej klasy, idzie do szkoły. Także dzisiaj byłyśmy kupić tornister. Tak, Melasia będzie miała tornister, wybrała sobie sama, nie ingerowałam w to, jakie on ma kolory, co ma, jakie nadruki, wynegocjowałam tylko to, żeby nie brać żadnego plecaka typu Elza, Psi Patrol, dlatego że no teraz uwielbia Elzę, uwielbia Psi Patrol, ale za pół roku może się okazać, że po prostu już nie lubi, nie chce nosić, a taki plecak, słuchajcie, w promocji kosztował 99 euro. Normalnie kosztuje euro 79, a to dlatego, że jest profilowany, a to dlatego, że ma specjalne powierzchnie, które oddychają, ma też tutaj plastikowy spód, jest z całym wyposażeniem, ma odblaski. W środku znajdują się już różne rzeczy. Proszę bardzo. Mamy piórnik. Piórnik jest wyposażony. I teraz właśnie w smyku była promocja i były po 99 euro te plecaczki ze 179. Także tu jest jakiś tam mały mini portfelik. Tu, jak widzicie, jest plan lekcji. To jest woreczek na strój. I tutaj mamy jeszcze dodatkowy piórniczek na jakieś inne pierdołki. W środku są oczywiście różne szufladki zamykane, na rzepy. No jest po prostu, czego dusza zapragnie, to jest. Jest fajna gumowa rączka, wiecie, że jak go trzymasz w ten sposób, to nic ci się tu w żaden sposób nie wrzyna. Słuchajcie, no i to jest Campus Fit Pro ze Scoli. Scoli, nie wiem, czy to się tak czyta, te firmy wszystkie, no widzicie, to jest problem. Magnetic jest atestowany, oczywiście wszystko dla dzieci, jest pojemny na 18 litrów i jest, słuchajcie, waży niecały 1 kg, to jest mało. Wiecie co, zastanawiałam się, czy nie kupić jej takiego, wiecie, bo to jest ogromne, prawda? Gdzieś, czy to książkami zapakujesz, no gdzie taki dzieciak ma to nosić? Tutaj jeszcze dodatkowo też mamy, o właśnie, tą zapinkę, że z przodu jak będzie miała plecaczek, to będzie też mogła sobie dla balansu to sobie zapiąć i będzie jej o wiele wygodniej. W ogóle czuć, że ten materiał jest taki, no ja czuć, że oddycha ten plecak. No, oddycha. Tutaj z boku jeszcze kieszonki, widzicie, tu z przodu pewnie na jakiś chlebak. I powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się długo, czy nie kupić jej takiego plecaka, żeby miał tą wyciąganą rolkę i żeby mogła sobie ten plecak ciągnąć jak walizeczkę, jak będzie ten plecak napchany, słuchajcie, jedzeniem, bidonem, tym wszystkim. No jedzeniem, mówię, chlebakiem, bidonem, książkami, tymi pierdołami wszystkimi, ale te plecaki ważą o wiele więcej. Te kółeczka nie są takie, że uciągną wszystko, więc bardzo często te kółeczka się psują, bardzo często ta rolka się psuje, ta rączka.
I też jest dodatkowo jeszcze bardziej ciężki, no bo musicie nosić jednak cały ten system tej rolki, tego wyciągania na plecach, więc postawiam na po prostu klasyczny, zwykły, klasyczny, może niezwykły, ale na klasyczny tornister. U nas w szkole nie było wymogu na tornistry, ale było zasugerowane, żeby dzieciom kupować, że to jest bardzo ważne, że to są małe dzieci, że ze względu właśnie na bezpieczeństwo, na plecki, na obciążenia, na przeciążenia, żeby kupować te tornistry. Że to jest po prostu dla dziecka must have. Także kupiliśmy i ma. Do tego od razu sama sobie wybrała bidon, bo to też jest na liście, że muszą mieć. Tutaj taki po prostu bardzo łatwy. Ja nie jestem za rozwiązaniem słomka, ale większość tych bidonów właśnie dla dzieci były w słomki, żeby po prostu nie odkręcać i nie zakręcać. I wiecie, jak źle zakręci, źle dziecko zakręci i wsadzi do plecaka, to się, wiecie, wyleje się. A tutaj przynajmniej taki system, tylko klik i zamykamy. I takie coś kosztowało 7,99 i do tego dobrała sobie po prostu różowy, zwykły, przeźroczysty chlebaczek, bo po prostu będzie miała tutaj swoje naklejki, chce ponaklejać. I to jest takie fajne rozwiązanie lunchówki w ten sposób, że otwieramy i tutaj mamy jedną przedziałkę, tutaj mamy zamknięte i to też możemy właśnie, poczekajcie, tu z boku, możemy otworzyć i tutaj mamy drugą część, czyli takie no, fajne rozwiązanie, bo można sobie różne rzeczy zapakować. Dosyć spory jest, także troszeczkę się tu zmieści, bo dzieci tutaj u nas w szkole, akurat Melania będzie miała obiadki, ale śniadanka i takie, wiecie, przekąski to będzie musiała mieć już z domu. Tyle gadania, że aż w gardle zasycha. Także tak by wyglądał ten haul. Dla nas to był dzisiaj bardzo ważny dzień, wybranie tego tornistra, przynajmniej dla mnie jako dla mamy, bardzo to przeżywam i też właśnie stwierdziłam, że po prostu niech ona wybierze sobie taki, jaki chce. Ja już byłam przygotowana, że też bez względu na cenę, bo jak jej się spodoba, to wiecie, nie będę jej po prostu strofować, że nie jest za drogi. Ja sobie specjalnie na to odłożyłam pieniążki i żeby miała po prostu plecak, o którym marzy. Także tak by to wyglądało. Moi kochani, mamy weekend. Życzę Wam miłego weekendu, życzę Wam dużo słońca i widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pa!